Piotrze, co Cię dzisiaj najbardziej zaskoczyło podczas tej debaty? No, zaskoczyło mnie to, że nie było prezydenta elekta. Byłem przygotowany, że prezydent elekt weźmie udział w panelu. Uważałbym to za bardzo interesujące zjawisko. Mianowicie do tej pory się zwykle kojarzy prezydenta czy prezydenta elekta w tym przypadku z osobą, która występuje na mównicy i wygłasza jakieś takie swoje albo expose, to akurat bardziej do premiera, ale jakby mówi ex cathedra. Tak, przemawia. Natomiast wydaje mi się, że to byłby naprawdę fajny motyw, gdyby nagle prezydent, który jest strażnikiem konstytucji, wyszedł do ludzi i zaczął brać udział w panelach dyskusyjnych. W rozmowie. To byłoby naprawdę atrakcyjne i w sumie, jeżeli potwierdzi się to, co przedstawiłeś, zadeklarowałeś, że jednak zdarzy się tego typu sytuacja w przyszłości, no to ja będę z przyjemnością słuchał tego, co w takim panelu z udziałem prezydenta mogłoby zostać powiedziane. Także to bo chodzi o dialog, tak? Chodzi o spór, chodzi o prowadzenie debaty publicznej, o dobrej jakości debatę publiczną, a obywatelska inicjatywa legislacyjna moim zdaniem powinna być tylko narzędziem całkowicie ekstraordynaryjnym, całkowicie jakby to powiedzieć, narzędziem, do którego sięgamy w ostateczności. Obywatele mogą mieć wpływ na państwo w ten sposób, że stosują każde z możliwych narzędzi, które system prawny im daje. Czyli poczynając od wniosków o dostęp do informacji publicznej, instytucje skarg, instytucje petycji. Petycja jest bardzo ważnym elementem. Petycja to jest coś mniej niż referendum. Petycja to jest zwrócenie się przez obywateli do różnych instytucji o podjęcie różnego rodzaju działań. No i w prawie petycji to jest istotne, że po prostu ten organ, ten podmiot, do którego się obywatele zgłaszają z petycją, no ma obowiązek ustosunkowania się do tego typu wniosku. A to z kolei nam zasila debatę publiczną, czyli powoduje, że jesteśmy w stanie bardziej merytorycznie rozmawiać na temat problemów, które nas dotyczą. Jeżeli potrafimy pokazać, czym są te problemy, to możemy poszukiwać osób, które mają podobny pogląd na temat tego, co w tej na przykład prawie petycji zgłaszamy, i to może poprzedzać na przykład dobrze przygotowane referendum, bo samo domaganie się referendów w polskim systemie prawnym to jeszcze nie wyczerpuje wszystkiego, co można powiedzieć na ten temat. Mianowicie referendum musi być dobrze przygotowane. Dobrze muszą być przygotowane pytania, w odpowiednim trybie powinno takie referendum być ogłoszone, powinno dotyczyć tych kwestii, które konstytucja pozwala objąć referendum. No i cała kampania przed referendum. Tak, oczywiście. Tłumacząca obywatelom. Tłumacząca, pokazująca problem, ale to też referendum trzeba dobrze przygotować. Tak samo jak każdą ustawę trzeba dobrze przygotować. Dlatego ja na przykład w tej debacie staję na stanowisku, że nie może być tak, że projekty ustaw obywatelskich, nie dopuszczam sytuacji, w której zgadzamy się na to, że projekty ustaw, obywatelskich projektów ustaw, że te projekty obywatelskie są gorzej przygotowane niż wszystkie inne. Nie, stawiamy wysoko poprzeczkę, zarówno rządowym, prezydenckim, również poselskim projektem ustaw, ale też obywatelskim. Też muszą mieć ocenę skutków regulacji, też muszą mieć właściwe uzasadnienie. No, twórzmy prawo oparte na dowodach. Wszystko jedno, kto będzie inicjatorem. Natomiast wydaje mi się, że w silnym obywatelskim społeczeństwie obywatele będą potrafili doprowadzić do tego, że ci pośrednicy, ci przedstawiciele rzeczywiście będą podejmowali te tematy, które w debacie publicznej, dobrze przygotowanej, dobrze prowadzonej debacie są sygnalizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.